Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 18, jak się nie mylę, odcinku. Przed nami kolejna misja z frakcji Quest Towarzyszy. Musimy udać się do Mirandy. Tylko tak, zaraz sobie sprawdzę, gdzie ona przebywa. Najlepiej będzie to zrobić tutaj. Mordin prosi o spotkanie. Mordin, Miranda Lawson. Dobra, kwatery załogi. Oczywiście tutaj się udamy. Z Mirandą chyba też, moi drodzy, możemy tutaj prowadzić jakiś romans, z tego co pamiętam. I chyba Miranda jest tutaj. Nie, to jest doktor Hachuks. To nie ma, tutaj nie ma Mirandy. Robert, jedzenie jest dzisiaj jakieś inne. Tak byś dodał więcej żywności, a mniej syfu. Dobra, dobra, gadaj zdrów. No pan, tutaj nie ma Mirandy. Zobaczmy tutaj. Tutaj. Właśnie dostałem wiadomość od żony. Mógłbym w kółko słuchać śmiechu mojej córeczki. Jakie to słodkie. Jak tylko tak. Samara, a Miranda? Gdzie ona może być? Tu jest Tain. Ej, no ładne jaja. Kurde, nie mogę znaleźć Mirandy. A, i tutaj jeszcze coś mamy, widzicie? Biuro Mirandy, jest. Ślepy jestem, dobra. Kurde, a, to jest ona. Shepard, muszę poprosić cię o pomoc. Nie lubię mówić o sprawach osobistych, ale ta jest ważna. Mirando, jesteś członkiem mojej załogi. Powiedz, co się dzieje. Mój ojciec był niewiarygodnie bogaty. Chciał mieć idealną córkę, więc zapłacił górę pieniędzy za genetyczne modyfikacje. Odeszłam, kiedy dowiedziałam się, że mojego ojca bardziej interesowało stanie na czele dynastii niż wychowywanie córki. Zgaduję, że cię odnalazł. Odpuścił sobie szukanie mnie. Nie jest głupi i nie będzie stawał Cerberusowi na drodze. Ale tu nie chodzi o mnie. Mam siostrę, bliźniaczkę. On ją cały czas ściga. Cerberus dbał o jej bezpieczeństwo. Prowadzi normalne, bezpieczne życie na Ilium, ukrywając się przed moim ojcem. I myślisz, że twój ojciec ją wytropił? Dokładnie. Według moich źródeł wie, że moja siostra mieszka na Ilium. Starałam się zapewnić jej kryjówkę bez rujnowania jej życia, ale kończą mi się pomysły. On jest zbyt blisko. Muszę przenieść rodzinę mojej siostry, zanim będzie za późno. No, co chcesz, żebym zrobił? Ale tyłek. Mój ojciec nie poddaje się łatwo. Chce być na Ilium, kiedy Cerberus będzie przeprowadzać rodzinę i dopilnować, żeby żaden z ludzi ojca się do niej nie zbliżył. Mój kontakt nazywa się Lanteja. Będzie na nas czekać w barze przy doku na Nos Astra. No, pomów z Lanteją. Uda się na Ilium. Układ Tesla? Tesale? Dobra, mamy misję, bierzemy się do roboty. Dziennik Miranda, córka marnotrawna. O, ma, lecimy. Kolejna misja od załogi, oczywiście, przed nami. Jack chce z panem porozmawiać. Wszyscy chcą z nim rozmawiać, a jestem sam. Czekać, zobaczmy, czy tutaj czasem ma jakiś planet do skanowania. Tak się zastanawiam, czy byśmy wszystkie tutaj te... O, tu już osoby są od nowa. Sonda poszła. Sonda, jedną. Średnie zasoby? No to średnie zasoby, nie? Wyrzucam sondę. Trochę poskanujemy. Za dwie minuty. Sonda wystrzelona. Tych zasobów naprawdę potrzebujemy multum. Żeby to wszystko ulepszać. Ja cię pierdziu.
Sonda poszła. Ja czasem przecież te planety na mnie resetują, w sensie chodzi o zasoby, bo... Tutaj na pewno byliśmy. Sonda poszła. No. Sonda wystrzelona. Platyna. Ubogie złoża. Sonda poszła. Dobra. To sonda wystrzelona. Tyle. No, jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest. Oj, tutaj coś było. Sonda wystrzelona. Brak złóż. Dobra, to tyle. Opuszczamy tą planetę. Przekaźnik masy, przekaźnik omega 4. Ilium, pomóż Mirandzie. Dobra, cytadela, omega, zdobądź moduł identyfikacji żniwiarza. Dobra, to jest też zadanie fabularne główne. Poszedł jak dzik maliny. Ilium, dobra. O, tu mamy jeszcze jedną planetę. Wiecie co, jeszcze może ją zeskanujemy? Bardzo bogato złoża. O, cholera. Raz. Sonda wystrzelona. O, kurde. Sonda poszła. No ładnie, tu zasoby są, widzę. Shit. Sonda poszła. Ale tu mamy zasobów. Wyrzucam sondę. Szkoda byłoby zostawić to, nie? Potrzebujemy wszystko, cholera. I te zasoby ubywają jak woda. Czekajcie, bo ja idę. Nasz dół musimy zbadać przecież. Coś. Tam trochę było, tutaj widzę, już nie ma nic. Wyrzucam sondę. Las. Bardzo bogate, to jeszcze musimy tutaj dużo tego znaleźć. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. No. Pierwiastek 0. To też się przyda, ale nie ma tego za dużo. Poszła. Strasznie tego paladu mało jest. Wyrzucam sondę. Ładnie. Już średnie zasoby. Sonda poszła. Ubogie. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. No czasem, że po przejściu misji nam się to wszystko nie resetuje na tej planecie.
Wyrzucam sondę. Dobra, jeszcze. Sonda poszła. Dobra, cóż. Dobra, koniec. Ilium. Lądujemy. Dobra, jeszcze kilka zadań od towarzyszy i będziemy mogli dalej pchnąć grę. Weźmy dwie, Mirandę i Jacka. Dlatego, że tymi postaciami dawno nie grałem i tutaj na pewno mamy kilka. Silny strzał wstrząsowy, wybuch wstrząsowy. Potężny wybuch odrzuca przeciwnika z morderczą siłą. Wysokoenergetyczne ładunki wybuchowe zapewniają twoim strzałom promienie rażenia wystarczający, by powalić kilku wrogów naraz. Wolę to. To ma 13 punktów. Ja cię pierdziu. Dobra, silne przeciążenie, przeciążenie obszarowe. Obieg 0, przydziel punkty. Jack może teraz skorzystać z pełni swoich zdolności biotycznych, co znacząco skraca czas regeneracji i mocy. Zdrowie 20%, obrażenie od broni 25%. Weźmy to. Nieokrzesany szturmowiec. Dobra. Przepraszam, według moich źródeł byłeś ostatnio w magazynie. Czy przypadkiem przekazałeś podejrzany kit załadunkowy dla niejakiego pana Taxa? Wyglądał podejrzanie, więc przekazałem go dalej. Jestem przedstawicielem pana Taxa. Jestem ci bardzo wdzięczny. Zechciej przyjąć to w darze za zwrócenie jego uwagi na nieprawidłowości przewozowe. Cała przyjemność po mojej stronie. Miłego dnia. A co to, żebym jakieś zadanie wykonali teraz? Mam wiadomość dla panny Lawson. Lanteja zarezerwowała pokój w wieczności i będzie tam czekać. Dziękuję, Eddie. Czekaj, jesteśmy na Ilum. Na Ilum mamy chyba jakieś zadanie jeszcze oprócz tego poboczne chyba. Nie, nie mamy. Ale zwróćcie uwagę, żeśmy tutaj cztery zadania już wykonali. Omega 2, Cytadela 2, Ilium 4, Normandia 2. Nie, Omega 3 mamy tutaj zadania. Tuczanka jeszcze jest, Cytadela i N7. Dobra, a nasze zadanie główne? Pomóc Lanterium. W barze wieczności, w barze wieczności. Jest tutaj bar wieczności, to musimy przejść kawałek. Dobra, damy radę. Komandorze, jak miło cię znowu widzieć. W czym mogę pomóc? Dziękuję. Życzę miłego pobytu na Nos Astra, komandorze. Nos Astras. Dobra. Ale widoczki ładne. Przepraszam, właśnie rozmawiam. Jak możesz spekulować na prefabrykatach po tych atakach na ludzkie kolonie? To będzie teraz niesamowity interes. Tutaj chyba można było coś kupić, czy mi się wydaje. Tutaj kupiec jest, dobra. Dobrze. Biorę. Podwaja limit czasu obchodzenia zabezpieczeń. Aha. Ej, to 25 tysięcy też kosztuje. Powinien się Medigelu. Rośnie o 3. Nie, to drogie trochę. To 25 tysięcy, to nie potrzebuję tego aż. Świetnie. To będzie razem 116 420 kredytów. Batariańska grupa handlowa ogłosiła, że chce pozwać Radę Cytadeli. Nie, pierdziele, ale drogo. Dobra, czy my dobrze idziemy? Tak, jesteśmy chyba.
Na dobrej ścieżce. Nie rozumiem. Ludzie świętują zawarcie kontraktu małżeńskiego nakłanianiem do niewierności? To bez sensu. Uspokój się. Witaj z powrotem, skarbie. Czego sobie życzysz? Tylko nie seksu. Właśnie umyłam bar. Tylko się rozglądam. Cała przyjemność po mojej stronie. Tam będziemy, tu znajdziemy tą laskę. Lanteria jest. Panno Lawson, dobrze, że się pani zjawiła. Sprawy się skomplikowały. Co się stało? Co z Orianą? Nic jej nie jest, ale mówiła pani, że człowiek o imieniu Niket jest godny zaufania. Skontaktował się ze mną i ostrzegł, że pani ojciec wysłał na poszukiwania najemników zaćmienia. Sugerował, że najemnicy mogą czekać specjalnie na panią. Zaproponował, że odeskortuje rodzinę Oriany do terminalu. To twoja siostra, Mirando. Co chcesz zrobić? Lanteja, zrobimy tak, jak mówi Niket. Shepard i ja weźmiemy samochód i odwrócimy ich uwagę. Niech Niket odeskortuje rodzinę na prom. Daj mu pełen dostęp do ich planu podróży, tak na wszelki wypadek. Tak jest, panno Lawson. Więc plan polega na tym, żeby zaćmienie nas rozstrzelało, kiedy twoja siostra będzie uciekała. Zaćmienie będzie miało rozkaz wziąć moją siostrę żywcem. Nie zaryzykują niczego, co mogłoby nas zabić. Powiedz, kiedy będziesz gotowa, Mirando. Dobra, ja dziękuję, Shepard. Jestem ci wdzięczna. Nie brałam pod uwagę zaćmienia, ale ono nie brało pod uwagę ciebie. Dobra, chyba trochę postrzelamy teraz. Musimy zbierać zasoby, żeby ulepszyć nasz statek. Nie wiem, jak to będzie wszystko kosztować, ale pewnie dużo. Weźmy to, no. Chociaż nie. Anuluj, weźmy. Kogo żeśmy. Tali może weźmiemy. To przydzielimy kilka punktów. Ale, o, nie można. Dobra, nie Homera! Można. Śmigłowce bojowe zaćmienia będą zrzucać desant w obszarach ładunkowych. Za nimi. Oby naprawdę chcieli nas wziąć żywcem. Wstrzymać ogień! Cholera, wstrzymać ogień! Shit. Załatwię to. Skoro jeszcze nie strzelacie, to pewnie wiecie, kim jestem. Tak. Powiedzieli, że będziesz w samochodzie. Ty jesteś tą suką, która porwała córeczkę naszego szefa. Porwała? Ta sprawa was nie dotyczy. Lepiej weź swoich ludzi i stąd znikaj. Myślisz, że wszystko masz pod kontrolą, co? Kapitan Niala już ruszyła po dzieciaka. Wie o Nikecie. On ci nie pomoże. Nie dostaniecie siostry Mirandy. Jeśli będziecie przeciągać strunę, źle się to dla was skończy. Kapitan Niala kazała nam dać ci jedną szansę na odejście w spokoju. Ale kiedy tu sobie rozmawialiśmy, moi ludzie zajmowali pozycję do strzału. Wystarczy, że powiem słowo, a rozpęta się tu piekło. Więc będzie lepiej, jeśli teraz spokojnie odejdziecie, bo inaczej zrobi się nieprzyjemnie. W porządku. Nie odpuszczają! Niech kapitan Niala przyśle posiłki! Cholera, odbywałem. To jest wiodostwo jakieś. Zapłacisz mi za to! Dobranoc! Dobranoc. Ammunition.
Nic nie ucieknie przed czatiką was. Dobra. To za kula. No dalej, musimy dotrzeć do Niketa. Przed nami! Tu coś było? Nie. Ej, tu coś było. Ślepiej jestem. Mam jeden z ich radioodbiorników. Podłączmy się, zobaczymy, czy da się stwierdzić, co nas czeka. Shepard, chyba jestem ci winna wyjaśnienie. Genetycznie Oriana jest moją bliźniaczką, ale mój ojciec wyhodował ją, kiedy byłam nastolatką. Miała mnie zastąpić. Nie mogłam pozwolić, żeby ojciec zrobił jej to samo, co mnie, więc ją uratowałam. Jest już prawie dorosłą kobietą. Jeśli zaćmienie wie, gdzie jest Oriana, niedługo spróbują ją dopaść. Musimy się pospieszyć. Racja. Trochę się niepokoję tym, co powiedział ten najemnik. Jeśli zdołali jakoś dotrzeć do Niketa, to będzie trudniej niż zakładałam. Przejrzałam różne specyfikacje i wygląda na to, że żeby dotrzeć do Oriany, musimy przejść przez obszar przeładunkowy. Znajdźmy Niketa i Orianę. Tak. No, ta Miranda to kawał baby. Tysiąca. Szkoda. Kłopoty przed nami. Miękcze. Nic nie ma? Zebrania? Chyba nie. Czyli nie będę wracał mniejsza z tym. A co to takiego? A co to takiego? Zaszli mnie z boku. Odciągnąć wszystkich od Niketa. Zajmę się nim osobiście. I tym dzieciakiem też. Cholera, nie oddam jej Oriany.
było być jeszcze w tej... w przednim pomieszczeniu. Warto byłoby jeszcze wrócić. Jeszcze pójdę. Nie chowaj się, tylko... Biegnij. Tutaj nie byliśmy jeszcze. Nie mogę się skupić na grze. Czekajcie się. Cholera jasna. Super. Sapy PDA. Dobra, i tutaj jeszcze mamy to. Warto było wrócić. Agenci zaćmienia próbują cię opóźnić. Wyłączyli windę. Przystępuję do łamania blokady. Jeden z naszych oderwał. Może kapitan wie, że słuchamy i celowo kłamie na temat zdrady Niketa. A może chodzi o coś innego? Niket by tego nie zrobił. Cholera, dlaczego to się tak leci?
niczego się nie dowiemy, dopóki nie znajdziemy Niketa. A wtedy porozmawiam sobie z tą kapitan Nialą. Okej. Posłuchaj, jestem upoważniony do zmiany ich rezerwacji. Przykro mi, proszę pana. Mamy tu blokadę alarmową. Dopóki sytuacja w terminalu ładunkowym nie zostanie rozwiązana, nikt nie może zmienić rezerwacji. Marnuję tu tylko czas, Niket. Dostanę zapłatę niezależnie od tego, jak dziewczyna tam dotrze. Nie. Powiedziano mi, że mogę to załatwić po swojemu. Nie będziemy dręczyć tej rodziny bardziej niż to. Niespodzianka. Miri! Szykuje się z... Niket, sprzedałeś mnie. Nie ma tu zbyt wielu cywilów. Możemy to zakończyć tu i teraz. Najpierw odpowie mi na parę pytań. Niket, dlaczego? Byłeś moim przyjacielem, pomogłeś mi uciec od ojca. Tak, bo chciałaś odejść. To był twój wybór. Ale gdybym wiedział, że porwałaś dziecko... Nie porwałam jej, ocaliłam ją. Przed szczęśliwym życiem w dostatku? Nie chodziło o jej uratowanie. Chciałaś się odegrać na ojcu. Jeśli pracujesz dla ojca Mirandy, on musi wiedzieć o Orianie. Trzeba wymyślić coś innego. Ojciec Mirandy nic nie wie na temat Oriany. Wiedziałem, że masz programy szpiegowskie w systemie ojca, Miri. Więc trzymałem to dla siebie. Tylko ja wiem. Co oznacza, że jesteś jedynym nierozwiązanym problemem? Nie tak to chciałam zakończyć, Niket. Będzie mi... Mirando, czekaj. Przecież nie chcesz tego zrobić. To się musi tutaj skończyć, Shepard. Mój ojciec nie przestanie szukać Oriany. Może Niket mógłby pomóc? Porozmawiać z twoim ojcem. Powiedzieć, że go wyprzedziłaś. Ja powiem mu, że ją ukryłaś. Że nie wiem, gdzie ona jest. Nie chcę cię już nigdy widzieć na oczy, Niket. Zrobione. A teraz wybaczcie, muszę doręczyć pewną rzecz. Giniesz za to, suko! Dobra, to było. Zobaczyli nas! O, się. Tego promu może być więcej najemników zaćmienia. Chcę się upewnić, że Oriana i jej rodzina są bezpieczne. Nie mogę uwierzyć, że Niket mnie sprzedał. Nie spodziewałam się tego. Wszyscy popełniamy błędy. Tego już pewnie nie powtórzysz. Dlaczego nie pozwoliłeś mi go zabić? Dałabym radę. Ale żeby patrzeć, jak zabija go ta suka Asari... Nadal ci na nim zależało, mimo że cię zdradził. Masz rację. A ojciec o tym wiedział. Wykorzystał to przeciwko mnie.
Zawsze tak było. Ojciec dawał mi wszystko, czego pragnęłam, ale zawsze był jakiś haczyk, jakiś ukryty, dalekosiężny plan. Kiedy uciekłam, porzuciłam wszystko, co mi dał. Oprócz Niketa. To słabość z mojej strony. Ruszajmy. Racja. Okej, dobra. Coś się wyjaśniło. Chyba misja dobiegła końca. Nie, jeszcze nie. Ani śladu zaćmienia. Chyba nic nam nie grozi. To ona jest bezpieczna ze swoją rodziną. Chodźmy, musimy ruszać. Nie chcesz się nawet przywitać? Nie chodzi o to, czego ja chcę. Ważne, co jest dobre dla niej. Im mniej o mnie wie, tym lepiej. Ma rodzinę, własne życie. Nie chcę jej go skomplikować. Nie musi znać szczegółów, ale czy naprawdę nie mogłaby się dowiedzieć, że ma siostrę, która ją kocha? Może i tak. No podejdź, podejdź. My tu zaczekamy. No, podobno nawet. No tak, to coś. Bliźniaczka. Aż się popłakała biedna. Dobra, moi drodzy, zadanie wykonane. Siostra Mirandy z rodziną umieszczone na lokacja wymazana. Nowa posada matki zapewni im komfort i spokój. Oriana będzie nadal obserwowana wyłącznie dla swojego bezpieczeństwa. Miranda Lawson jest zbyt cenna dla Cerberusa, a najprostszym sposobem pozyskania jej lojalności jest opieka nad Orianną. Miranda nadal jest lojalna wobec Cerberusa, a Shepard cieszy się jej zaufaniem. Odblokowano moc Mirandy, Miranda ma nowy strój, siła rażenia pistoletu maszynowego, kredyty w sumie 24 tysiące, pierwiastek 0500. Całkiem spoko. Jeszcze mamy ze 2 minuty czasu, to sobie może poskanujemy coś. Zaraz zobaczymy, czy jakieś nowe ulepszenia nam tutaj się pojawiły. Aha, bo my musimy powrócić na Normandię. Dobra. Jeśli nie masz co robić, to może po pracy obejrzymy razem jakiś widz. O, słodki jesteś, ale musisz dla mnie tego robić. Dobra, najpierw musimy wrócić na statek. Tylko pytanie, którędy to się szło. Dobra, nie wiem. Czekajcie, my jesteśmy na Ilum, tak? Czekajcie, momencie, sekundkę, ja sobie coś zobaczę. Miranda, córka marnotrawna. Ilium, tak, Ilium. Córka marnotrawna, znaleziono zagubiony medalion. Podczas ratowania z Mirandą i jej siostry znaleziono medalion. Ma ona raczej wyłącznie wartość sentymentalną, ale zapewne jakaś Asari go szuka. Okej. Kurde, mamy tutaj jakieś kolejne zadania. Ogólnie w awansach z powodu dyskryminacji pracowników w egzokombinezonach. Genetic Paradise. Zaprasza cię na terapię adaptacji środowiskowej. Dwa zadania jeszcze tu mamy na Ilium. Witaj ponownie. Twoja zniżka nadal obowiązuje, a jeśli dostanę coś specjalnego, co mogłoby cię zainteresować, dam znać. Rozejrzę się. Dobra, czekajcie. Czy jest tutaj ktoś, kto by chciał z nami porozmawiać? To mamy tylko... Musi się jak najmniej nagrzewać. I działać szybko. Mam bardzo wysokie wymagania.
Ale sapie ten. No i proszę. Grubas Wolus. Wybacz. Walczę z cholerną biurokracją podróżną Ilium. Przepraszam, znalazłem medalion z portretem mężczyzny i kogoś podobnego do ciebie. Och, Steven. O, misja wykonana. Dziękuję. Super. Stokrotnie dzięki. Moja córka była jeszcze mała, kiedy umarł. Nie mamy po nim innych pamiątek. Proszę, weź to. To i tak mniej, niż musiałabym zapłacić urzędnikom za zlecenie poszukiwań. Super doświadczenie, prawość i kredyty. A moi drodzy, my opuszczamy Ilum. Zresztą sobie jeszcze sprawdzimy dziennik. O jest, mamy to zadanie wykonane. Tutaj mamy jeszcze ten hakowanie systemów, ale to może innym razem. Nie tak nie mamy za bardzo czasu. Komandorze, jak miło cię znowu widzieć. W czym mogę pomóc? Dziękuję. Życzę miłego pobytu na Nos Astra, komandorze. Opuszczamy Nos Astra, wrócę Normandię. Zaraz sobie coś ulepszymy, jak się da. Ewentualnie jeszcze zrobimy jakiś jeden skan jednej planety. Sporo tutaj tego wszystkiego jest. Patrzcie, i tych bogate złoża. Tu już byliśmy, ale się pojawiły nowe złoża. Sonda poszła. Cały czas się pojawiają nowe surowce na tych planetach i te sondy też nam znikają. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Średnie. Wystrzelona. Brak złóż. Moi drodzy, to tyle. Kończymy ten materiał. Ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.